nie mógł znieść samotności, z utraty rodziców. Nie wiemy, jakie tam były jego losy tragiczne w Rosji musiały, bo on nie zaakceptował tego życia współczesnego dla niego. Ciągle płakał, nie chciał chodzić do szkoły, bał się wody, nie kolegował się, co chwila wybuchał płaczem, nie chciał się za bardzo uczyć. No był taki inny, nie mógł wyjść z tego, mimo że go tam próbowano na różne sposoby zachęcić do sportu, do tego, nic to nie dawało. I w pewnym momencie gdzieś nagle wieczorem mówił, nie ma Bolka. Dlaczego ten Maharaja nas tam zaprosił? Otóż trzeba się cofnąć tutaj do lat 20. po I wojnie światowej, kiedy tu w Europie, na Szwajcarii, toczyły się tutaj wielkie negocjacje co do podziału granic i tak dalej, na całym świecie, całego porządku. I z ramienia Polski w tych negocjacjach uczestniczył Ignacy Paderewski, który tam zresztą miał swoją farmę, z żoną mieszkali w Szwajcarii tam częściowo. I tak się złożyło, że reprezentowali Anglię, a właściwie Indię. Była tam też delegacja indyjska, dwóch tam było. I jedno z maharadżów indyjskich, Ranjit Singh. Tak bardzo ciekawa postać. Ale razem z tym Ranjit Singhem, z tą maharadżą, to był jeszcze, wziął sobie takiego jakby młodego oficera, którego to był jego bratanek, ponieważ on nie miał własnych dzieci, więc go typował na swojego następcę do rodu radżowskiego. I on był wtedy w randze półrocznika. I to właśnie był ten człowiek, który później został następcą księstwa, przejął księstwo w Indiach. On w latach tam 30 zmarł i potem po nim został on. Ale w czasie tych spotkań, jeszcze w Szwajcarii, on wtedy poznał Ignacego Paderewskiego i wtedy, że tak powiem, poznał się, wiedział coś o Polsce, o sprawach takich trochę polskich, na ile tam on się, a raczej się interesował, bo szykowany był jako następca, więc on tam uczestniczył. I on to wspomniał. Lata minęły, wybucha wojna światowa i z ramienia znowuż Indii do Rady Wojennej w Londynie przyjechało dwóch delegatów z Indii. Jednym z nich był właśnie nasz Maharadża późniejszy, który tam sprawował, reprezentował Indię w Radzie Wojennej w Anglii. I tam spotkał się z kolei znowuż ten młody, spotkał się z generałem Sikorskim. Wspomniał sobie te swoje dawne, jakieś tam sprzed dwudziestu prawie lat, czy tam kilkunastu lat wspomnienia, że przypomniał sobie Ignacego Paderewskiego. Nawiązał kontakt z Sikorskim. No i jak, ponieważ była wtedy sprawa już, co zrobić z Polakami, którzy są w tych różnych ośrodkach ewakuacyjnych, i on wtedy powiedział, że on zaprosił do siebie 500 polskich sierot w pierwszej kolejności, a potem jeszcze powiększył to o drugie 500. Tam zresztą były jeszcze dalsze plany, że chciał przyjąć ludność cywilną trochę, ale już to nie doszło do skutku, bo z różnych powodów. I teraz jeśli chodzi o samo nasze osiedle. To było osiedle, składało się kilkudziesięciu bloków, baraków dużych, gdzie wybudowanych z kamienia, ale z otworami drewnianymi, z dachem, takim zwykłym dachem, z przykrytym dachówką. Bardzo takie proste, ale jak na warunki indyjskie były bardzo dobrze. Zresztą to murowane same ściany. Oczywiście okna to były tylko takie ażurowe, to nie były tam szyb, bo nie były potrzebne, tylko były zasłonki tam przed komarami, ale tak samo drzwi to były tam z maty czy tego, bo to nie było ważne. Komendantem tego naszego osiedla był ksiądz Franciszek Pluta, delegowany z jednostki wojskowej jeszcze w Rosji.
jako taki opiekun. No, nie było innych ludzi bardziej, że tak powiem, przydatnych do tego funkcji, pełnienia tej funkcji, całego zarządzania tak dużym, bo to już duże było małe, no, małe takie miasteczko. A spraw tysiące, a zresztą on był księdzem, więc tam miał swoje sprawy, no ale nie można było znaleźć kogoś tam, załóżmy wtedy, i on został. Nie był dobrym pedagogiem, ale dbał, na ile tam mógł, jak tego starał się, także był troszkę czasem kontrowersyjny, bo on to troszkę tak nadużywał trochę swojej takich tam laseczki, którą tam taką, jak to mieli ci Anglicy, tak pod pachą nosili takie swoje, ten czasem tam, no, tam chłopców takich niezbyt sfornych, no tam czasem trochę ich tam wynagrodził. No, ale to ja go tak oceniam, jak że to był taki pół żołnierz, pół ksiądz. On z jednej strony bo wprowadził taki jakby rygor wojskowy, myśmy tak jakby to byli, jakbyśmy jak jednostką, on się dzielił no ale to jest taka mniej ważna sprawa. Powstała szkoła, tworzyła polska szkoła, bo to było, z tego trzeba było zacząć. No, zaczęło się od szkoły podstawowej, którą tam zorganizowała pani Skurzyna. Dalej, no, podzielono nas na klasy, nie mieliśmy świadectw, niczego, no to tak mniej więcej według rozmowy tam i tak, do której kiedyś chodziłeś klasy, no i tak dalej, tam jeden powiedział tak, drugi tam, to jeden nie pamiętał, no tam, no takie różne, więc tam podzielono w każdym razie nas na te grupy i tam żeśmy zaczęli pobierać naukę. Na początku było, nie było najgorszych burzy, nie było żadnych podręczników, więc to było takie pisane uczenie. A nauczycielami, poza tam dwoma nauczycielkami, to były, że tak powiem, panie, które były opiekunkami. Ale tam troszkę były, część była z inteligencji, troszkę inne, prostsze bardziej panie, tam jakieś z niższym wykształceniem. No ale tam komendant musiał coś zaradzić, no to wyznaczał tam jakąś panią, to będzie się zajmowała historią, to znaczy geografią albo coś tam, które tam miała jakieś predyspozycje takie. Tak się zaczęło nasza ta nauka. W pewnym momencie do szkoły, do osiedla przyjechała jakaś pani, chyba ona była pielęgniarką bodajże. Przyjechała i z córką. I ja siedziałem, ja w tym czasie mi nie było. I tam jakieś, każdy miał swoje na ogół miejsce do siedzenia w klasie. I jak przyszedłem, wróciłem do klasy, tam już moje było miejsce zajęte, coś tam chłopcy przemeblowali, bo tam chorowałem, też parę dni nie byłem nieobecny. Siadłem i wypadło mi tylko, zostało miejsce na pierwszej ławce. I akurat była ta nowa dziewczynka, która tam została przydzielona tam. Nie wiem dlaczego. I jak przyszedłem, to myślałem, no ale to jest to ten. Wsiadłem tak tego, popatrzyłem, no tak nie bardzo chętnie byłem, bo to była, no po pierwsze jej nie znałem, a ona była strasznie się rumi, jak zobaczy, no, w ogóle spuszczone oczy, jak tylko ja się odwróciła do mnie, czy znaczy nie zwracała się, jak ja popatrzyłem na nie, to ona zaraz się rumieniła, zaraz się tego, to jest taka blondyneczka, fajna, ładna taka dziewczyna. No, Elka. No i tak było, tak troszkę tak podglądałem, trochę tam, ale zrobił mój kolega, Romek Zielski, taki miał drużynowy mój zresztą, z harcerstwa, zrobił nam ten, ale z mojej klasy, bo chodziliśmy do jednej klasy, zrobił nam takiego psikusa. Zaczął pisać listy ode mnie do niej i od niej do mnie. No i ja dostawałem te listy, nie wiedziałem jak się zachować. Ona też, jak tylko zobaczyła mnie, to od razu w pącach i cała tego, bo on tam sobie wymyślał jakieś tam... No taka była śmieszna historia. No ale mimo wszystko, ona fajna była dziewczynka. Mieliśmy też czasami urządzane te wieczorki, takie taneczne. No i wtedy tam, ja pamiętam, odważyłem się po raz pierwszy w życiu ją zaprosić do tańca, ale oczywiście ona tylko tak z daleka, tam, żeby tam się nie... No i tak to, no, ale ten Romek, no tam nam, jeszcze miałem do niego pretensje potem, ale on mi potem wspominał, mówi, no tak, no ja wiem, no ale tak podglądałeś, tam się troszkę do niej podkochiwałeś, nie, to ja chciałem wam ułatwić, no i tak. Ale dla mnie i dla niej, a dla niej to już było w ogóle tragiczne, zdawałoby się sytuacja. No jeszcze wrócę może do religii.
No, ksiądz oczywiście tam, dzieci no, chodziły, tam mieliśmy swoje zajęcia, no, tam do chrzty, no, nie chrzty, tylko były do komunii, do spowiedzi, no, do bierzmowania, to wszystko ksiądz tam pilnował i tak dalej. No, oczywiście było to, on był sam jeden, w związku z tym to nie było takie proste, więc czasem przyjeżdżał do pomocy taki ksiądz indyjski, katolicki, który tam pomagał. No i wtedy oczywiście wszyscy chłopcy szli do spowiedzi właśnie do niego. No to było oczywiste. On nie rozumiał i ten chłopcy nie rozumieli, no ale tak było. No ale jak mógł ten jeden ksiądz tam wszystkich tam wyspowiadać? No więc tak, że on nawet mówi, zasypiał, bo mówi, jak od rana do wieczora siedział, musiał spowiadać setkę ludzi, no to ten ksiądz tak, no to starsi chłopcy tam już stawiali się tam, tylko drugi kolejca. No ale tak to było. Ten folklor i obyczaje, to myśmy naprawdę kultywowali to w sposób różny, dlatego że pochodziliśmy z różnych regionów, różnych, no i miast, i miasteczek, różnego rodzaju. I na przykład, jak myśmy, było Wielkanoc, jak była Wielkanoc zbliżała się, no to wtedy myśmy wybierali się jako chłopcy, szukać, wycinać gdzieś tam z tych dzikich palm sobie palmy takie, które u nas to są sztucznie robione, a tam były oryginalne. No i były takie dwa rodzaje palm. To były takie do chłostania wszystkich, zwłaszcza dziewczyn, jak tam się gdzieś nas patoczyły, to było bez, a między sobą to już bez litości było, to żeśmy się tak lali niesamowicie. To jest było bardzo. Tam potem one już tam płakały, już do tego, no to już tam one trochę odpuszczaliśmy, ale to było takie naprawdę, tak jak to było, mówił tam u nas tam jeden ktoś mówił, tak, u nas tak na wsi, to tam, tak tam, to my tam nie żałować. Jak było tam lany poniedziałek, to nie było tam, czy to mówisz, wszyscy to chłopcy głównie mówią, to idziemy na dziewczyny i musimy je wszystkie oblać tam. No i te, które właśnie te najbardziej, najładniejsze czy coś, no to było przed pierwszym, no to myśmy tam to nie żałowaliśmy tej wody. Także to było takie, no dosyć, myśmy tam nie mieli żadnych konfliktów z tym miejscowym społeczeństwem. Myśmy chodzili po tych wioskach. Co najciekawsze, oni się nie mogli na początku nadziwić, bo myśmy obłożali początkowo, że to są takie białe, takie rys, że te białe karnacje, czy to myśleli, że to są Anglicy. I jak tak raczej na wersji zaraz stawiali, bo oni się tam do Anglicy wprowadzili taki rygor. Ale te młodzież, dzieci tam zobaczyli, że myśmy chodzimy boso. Gdzie tam angielskie dziecko mogłoby chodzić boso? A my boso lataliśmy, bo nam to było najwygodniej, w upale i tak dalej. Tak jak te dzieci hinduskie. Też nie byliśmy tak ubrani, no tak zwykle, nie tak pod krawaty, czy jak tam dzieci to angielskie często były wymuskane, by tam wypieszczone, tak. Także myśmy tam się zaprzyjaźnili z tym środowiskiem. Także tam chodziliśmy bezpiecznie, tam nie było żadnych konfliktów z nimi. Jakaś organizacja amerykańska, NCWC zresztą, przysłała nam do osiedla w ramach jakichś tam darów instrumenty, ale nikt nie umiał. Dopiero tam Maharadża mówi, a to ja i przysłał nam z tej jednostki wojskowej tam z Okanewi, przysłał nam dwóch nauczycieli i oni zajęli się wychowaniem. Zorganizowali nam orkiestrę, no ja też należałem, grałem na trąbce i kornecie. Zresztą sporo chłopaków tam, no za 30-40 nas tam należało do tej orkiestry. No i ćwiczyliśmy, graliśmy, dawaliśmy koncerty już potem i tak dalej, jak w miarę tam upływu czasu. Były też zespoły artystyczne, jak powiedziałem, no to wtedy w tych, jak były jakieś występy, jakieś tam Kopciuszka, no jakieś te dla dzieci, no to on zapraszał, przyjeżdżał Maharadża ze swoimi dziećmi, też jakąś grupą swoich tam kuzynów i tak dalej, to cała groma. I to było przedstawiane, im tam przedstawiano, tam dopowiadano, tam całą treść, tam, no oczywiście. No i jak się to bardzo podobało, to były przypadki, że nas Maharadża jeszcze zapraszał do swojego pałacu w Jamnagarze i tam żeśmy też występowali, dawali dodatkowo wszystkie te. Ale musieliśmy zawsze grać albo śpiewać hymny, trzy hymny. Hymn angielski oczywiście, hymn polski i hymn księstwa Navanagar. Ja tam nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Czuliśmy się jakoś nieswoje, że to jesteśmy zupełnie w innym świecie.
Także to było, no i jeszcze on, bo on na rogu chodził tak skromnie ubrany Maharadża, ale jak jest galowo ubrany swoim tym tam zdrubanie z tym i tak dalej, to jest zupełnie inna postać, zupełnie jak no, taki czarodziej jakiś z bajki. Także to no, ta służba wszędzie elegancko ubrana no i tak dalej, jak to było w takim pałacu, no to było dla nas. I to mi zostało tak, że tam ja tam tęsknię do tego, bo pamiętam to do dzisiaj te nasze to wrażenie. Także to było wielkie to, takie, tak powiem, emocjonalne przeżycie. Myśmy się wrastali, tworzyli pewnego rodzaju rodziny. Utworzyła się taka bardzo wspólnota. Chociaż też biliśmy się między sobą i kłóciliśmy się, ale w sumie jako całość to stworzyliśmy taką wielką rodzinę. Przez te ponad cztery lata naprawdę myśmy się tam zaprzyjaźnili. To była taka mała, fajna Polska dla nas na obczyźnie. Codziennie mieliśmy, oczywiście, może wspomnę, codziennie był nasz standard pociągany, był na poziom parany w czarnych afelach i tak dalej. Także polski sztandar to było jedyne miejsce prawdopodobnie, gdzie w małej Polsce był sztandar i śpiewaliśmy hymn, kiedy była Polska pod okupacją albo rosyjską, albo pod niemiecką i tu mieliśmy też, mieliśmy to. Zresztą mieliśmy trochę informacji, pogadanki były w ramach tej działalności u nas tej społecznej. Była też taka komórka, która zajmowała się no właśnie przygotowaniem takich lektur, takich albo szkolnych, albo nie, może nie szkolnych, ale takich właśnie informacji o świecie, o co się dzieje i tak dalej, co w Polsce, o powstaniu warszawskim, o Sikorskim, Jazginu i tak dalej. To my wszystkie robiliśmy gazetki na ten temat. No, mieliśmy chór własny, też należałem do chóru. Także to było takie życie bardzo, bardzo no, wypełnione. I starano się nam to zapewnić jak najlepiej. No, rozłąka to jest inna sprawa, to już jest. Ale dlatego nam nie dawano dużo się, żebyśmy się nudzili. Jeżeli ktoś tylko chciał, ale niektórzy nie potrafili z tego wyjść. Wiem, że te dwoje tych zmarłych, to co tam zginęło, tam w Baliwadę, dwoje naszych chłopców zginęło, znaczy zmarło. Jeden pierwszy chłopak, to tuż po przyjeździe z Rosji już tam, był już w ciężkim stanie. Był trochę w osiedlu, potem wzięto go do Jamnagaru, tam do osiedla. Tam bardzo dobrą miał opiekę, ale już niestety nie udało się go pochować, znaczy uratować. I drugi był wypadek, znowuż chłopak Jarosz, no, rok chyba młodszy ode mnie był, który psychicznie nie mógł znieść samotności, z utraty rodziców. Nie wiemy, jakie tam były jego losy. Tragiczne w Rosji musiały, bo on nie zaakceptował tego życia współczesnego dla niego. Ciągle płakał, nie chciał chodzić do szkoły, bał się wody, nie kolegował się, co chwila wybucha płaczem, nie chciał się za bardzo uczyć. Nie miał kolegów, ciągle był ten, więc tam próbowano go różnymi sposobami, tego nie, trudno było. I pewnym, to trwało tak, no, wszyscy tolerowali go tam, nikt nie dokuczał mu, nie, ale no, był taki no, inny, no, nie mógł wyjść z tego. Mimo, że go tam próbowano na różne sposoby zachęcić do sportu, do tego, nie, nic to nie dawało. I w pewnym momencie gdzieś nagle wieczorem mówił, nie ma Bolka. No i okazało się, że nie ma go poza, a nam nie wolno, starszej młodzieży nie wolno, znaczy starszej tak, ale młodszej nie wolno było wychodzić tam poza osiedle bez pozwolenia, znaczy powiadomienia przynajmniej, że gdzie jest. No więc on nie ma go, szukaliśmy, wszyscy widzieliśmy tam latarki i tak dalej, zaczęliśmy chodzić, szukać po tych studniach, po tym pobliżu, nigdzie nie mogliśmy go znaleźć, potem cały ten szukaliśmy następnego dnia i w końcu znaleźliśmy go, ale utonął. Ten, który się bał wody, nigdy się nie chodził kąpać. Bał się wody tam przy naszym tym osiedlu, był taki zbiornik okresowy, w czasie monsunu się napełniał, on potem wysychał, a ta woda zasilała studnie podziemne tej okolicznej tamtej wsi i tak dalej. I do nas też tam potem był taki doprowadzony tam wodociąg tam z tej wody do osiedla.
Więc, ale to było płytkie jeziorko, takie, no może najgłębsze to może miała tam może z 80 centymetrów, jak było napełnione, czy metr może było, jak było bardzo super. Ulice kamieniste, takie bardzo, no się nawet nie chodzili kąpać, bo to było takie niedobre. Mieliśmy morze świetne, także tutaj to. Tam niektórzy przychodzili, tam to nogi pomoczyć, czy coś tam, dziewczynki jak nie chciały chodzić, to tam gdzieś po brzegu pochodziły. I on tam nagle gdzieś tam prawdopodobnie wszedł sam do wody. Nie wiem po co, nie wiemy jak to było. I prawdopodobnie pośliznął się, upadł i prawdopodobnie głową uderzył o ten, o jakiś kamień czy coś. No i zmarł. I myśmy go to potem znaleźli. Ubranie jego znaleźliśmy gdzieś tam było w krzakach, tam chłopcy znaleźli. Skończyła się wojna. Bo to już tak, już podsumowując to, rozpoczęła się dla nas trudna sytuacja, bo nie wiadomo, co z nami będzie. Więc te organizacje, wszyscy tutaj wracali do domów, tak dalej, my nie bardzo, u nas tutaj, wiemy, domu, naszej Polski nie ma. Naszych terenów, naszych domów, nie, naszych rodzin nie ma, więc u nas powstał wielki taki dylemat. No i te Anglicy skłaniali się, żeby ten sierociniec nasz przekazać do Polski. No i u nas powstał bunt, wielki bunt, nie chcieliśmy się zdawać, zwłaszcza starsza młodzież. Nie, nie, nawet były groźby ze niektórych chłopców, że on mówi, popełnił samobójstwo, a nie wróci. Mówi, a jak mnie przymusowo wezmą, to będę uciekał. Także to była bardzo tragiczna sytuacja, napięta. Też po wojnie oczywiście, jak już były tutaj rząd polski, tutaj już funkcjonował nasze polski, ten lubelski wtedy się nazywał. Więc myśmy to bardzo dramatycznie przeżywali i wtedy z inicjatywy tam Maharadży i naszego komendanta i jego Maharadży i jego adiutanta, on był właśnie jego sekretarzem albo adiutantem, angielski oficer, major Clark, który był zresztą przewodniczy budowy, on tam opiekował się budową tego naszego osiedla. Jego żona była taką społecznicą, zajmowała się właśnie taką działalnością charytatywną, która ona też była kontaktem takim między nami osiedlem. Zresztą zmarła ona, potem on przejął tą funkcję, ale on był bardzo fajny, ciekawy człowiek, angielski oficer i adiutant załóż Maharadży, był ostatnim generałem. Więc to oni się zebrali i uchwalili, że coś trzeba zadziałać. I wymyślili taką rzecz, że można, trzeba dzieci, które nie mają nikogo, ani czy starszych, czy rodziców, czy kogoś matki, czy w wojsku, czy ojca w wojsku, albo wujka w wojsku, albo starszy brat, którzy mieli swoich prawnych opiekunów. A dla tych, którzy nie mieli, co z nimi, bo te dzieci były najbardziej zagrożone. No to dla tych dzieci powiedziano, że które nie mają nikogo, no to oni dokonają zbiorowej adopcji. I właśnie wtedy nastąpiła taka zbiorowa adopcja, tak jak to komendant mi napisał w liście, bo ja o tym znaczy wiedziałem, tylko tak ogólnie. On tam szczegółowo napisał, jak to się odbyło. Oni się zebrali i uchwalili, sprowadzili z Bombaju tam jakiegoś adwokata, spisali jakiś protokół i przedstawili to tam władzom angielskim, tak żeby nie mogli się już szczepiać, że to mają prawnych opiekunów. W ich imieniu będą występowali właśnie ci opiekunowie. Tak nastąpiło to, że zapobiegło naszemu przymusowemu przyjechaniu do Polski. Myśmy potem, później, wielu z nas przyjechało, ale to była już inna sytuacja, parę lat po wojnie już, gdzie się znalazło kogoś tam w Polsce albo rodzinę i tak dalej. Ale to już było dobrowolne, ale wtedy groziło. Zresztą władze lubelskie wtedy wysłały do tych wszystkich ośrodków uchodźczych polskich swoich delegatów. I do naszego, do osiedla Walida coś przyjechało, bo to duże osiedle było, też była taka pani, która przyjechała jako agitator taki, czyli przyjeżdżali ci wracali do Polski. No tam część tam przyjechała, zresztą jak to w takiej dużej społeczności tam byli różni tam zwolennicy, nawet komuniści, nawet kilku było, mimo że to zdawałoby się, że, ale było. W każdym razie byli bardzo takiej opcji, takiej lewicowej, bardzo jeszcze, nawet w osiedlu Waliwady, mimo że byli na Syberii czy tak dalej, to jest inna sprawa.
I ona tam zaczęła tak, że tak powiem, namawiać. No niestety większość, znaczy stety, większość się nie zgodziła. Chociaż część przyjechała od razu tam, uległa tej namowom. Może kto, czy mieli tu bliższe rodziny, nie wiem, z tego osiedla. Od nas nie.